Dominika Matuszak, dzień dobry Państwu. To wydanie informacji kulturalnych rozpoczynamy od wielkiego święta twórczości Krzysztofa Komedy. Jutro po raz 12 rozpoczyna się festiwal Grand Prix Komeda w Ostrowie Wielkopolskim. Organizatorzy zapraszają na pokazy specjalne, retrospektywy, dokumenty i filmy muzyczne. Na finał ogłoszenie zwycięzców konkursu na najlepszą muzykę w filmie fabularnym. Wydarzenie potrwa do 17 czerwca. Ostatnie dwa dni w Instytucie Teatralnym imienia Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie poświęcone były pokazom tańca. Przy muzyce na żywo można było zobaczyć dwa spektakle. W roli głównej japońskiej twórca Atsushi Takenouchi. A teraz Londyn i niezwykła wystawa. Potęga i siła, kunszt i rzemiosło. To właśnie one sprawiły, że skarby Imperium Perskiego przez wieki fascynowały Greków. Ich wzornictwo i rzemiosło czerpały inspiracje z perskich dzieł okresu VI wieku przed naszą erą. Nowa ekspozycja Muzeum Brytyjskiego opowiada historię tych właśnie sąsiadów. Na koniec sztuka współczesna. Pierwszy raz w Chorwacji można zobaczyć oryginalne prace jednego z najbardziej znanych i kontrowersyjnych artystów ulicznych, Banksiego. Wystawa zatytułowana Zadar robi Banksiego prezentuje ponad 80 dzieł tego artysty. Na tę chwilę to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Do zobaczenia.